Dzień dobry Państwu. Jest rok 966. Nasza kolejna podróż zaprowadziła nas do kraju pierwszych Polan, a dokładniej do ogrodu Mieszka, o którym zwykło się mawiać niewiele, a właściwie nic. Do czasu na pierwszym planie możemy zaobserwować poddanych Mieszka oraz ich codzienne życie. Nasz bohater Mieszko daje się przyjemnościom wraz ze swoimi nałożnicami. Gdy wtem pojawia się posłaniec z Czech. Rozmawiają długo o ślubie z Dobrawą, czeską księżniczką, przyjęciu chrztu i korzyściach z tego wynikających. Gdy obie strony zaakceptowały warunki, Mieszko odprawia nałożnicę i ucisza swoich poddanych. Aby zawarta umowa mogła wejść w życie, do Mieszka przyjeżdża biskup wraz z Dobrawą. Ich małżeństwo jest równoznaczne z przyjęciem przez Polskę religii chrześcijańskiej. Nasz kraj zaczął się liczyć na arenie międzynarodowej, a poddani Mieszka uczyli się czytania i pisania.